2020 rok został naznaczony pandemią i całkowicie zmienił wszystko. Tak zaczął swój raport o mieście Czesław Frankiewicz. Pandemia dotknęła zakłady pracy, firmy, szkoły, urzędy, organizacje pozarządowe. O 18 milionów złotych spadły nasze miejskie przychody, a urosły wydatki. Pomagano nam, ale z naszej suwalskiej kasy i tak wydaliśmy ponad 1,5 miliona złotych na walkę z COVID-em. To wartość po odjęciu wsparcia, jakie dostaliśmy od polskiego rządu i Unii Europejskiej. Najważniejsze wydarzenia i działania to między innymi gospodarczy lockdown, ograniczenia w zakresie imprez kulturalnych, sportowych, ograniczenia w komunikacji, zdalna nauka, ograniczenie w bezpośrednim dostępie do urzędów i instytucji wyliczał ręki. Mimo wszystko jednak życie w mieście się toczyło. Nadal nie mamy danych statystycznych o stanie ludności, poinformował prezydent, ale wygląda na to, że mamy ujemny przyrost naturalny. Różnica między liczbą narodzin i zgonów wyniosła według naszych danych 51 osób. Może gdyby nie pandemia, przyrost byłby dodatni. Co dobre, mimo pandemii, lockdownów, przybyło firm. Przychody miasta z udziału w podatku dochodowym spadły, zarówno te z CIT o około milion, jak i SPIT ponad 2 miliony 300 tysięcy. Ale to nie tylko konsekwencja pandemii to również zmiany w prawie podatkowym wyjaśniał Renkiewicz. Nasze lokalne podatki przyniosły 7% więcej pieniędzy, choć wzrost stawek wyniósł np. w przypadku podatku od nieruchomości. Około 1,9%. To dobry wynik i prognostyk, bo rośnie baza nieruchomości, podsumował prezydent. W 2020 roku wydano mniej pozwoleń na budowę, ale oddano do użytkowania znacznie więcej bo aż 61 domów jednorodzinnych to pokaźna ulica. Oddano 426 nowych mieszkań. 68% z nich kupili mieszkańcy miasta. 9% mieszkań nabyli powracający z zagranicy, z terenu województwa, z kraju. Reszta to przybysze z powiatu suwalskiego i sejneńskiego. Pomoc starczy antykryzysowej była ogromna. Około 200 milionów złotych popłynęło do suwalskich przedsiębiorstw. Państwo stanęło na wysokości zadania, trzeba to przyznać, stwierdził Rankiewicz. Dzięki pomocy samorządu, przedsiębiorstwa, Odbiorcy z suwałk zaoszczędzili w 2020 roku łącznie 1,6 mld zł. Dzisiaj, zdaniem Rankiewicza, nie ma w suwałkach problemu bezrobocia. Wynosi ono 6,1% i, jak mówił, nie oszukujmy się, są to raczej osoby o małej skłonności do aktywności zawodowej. Był to trudny czas dla oświaty, mówił również prezydent. Choć liczba uczniów maleje od lat, to teraz wzrosła liczba etatowych nauczycieli. Powód? Wiele urlopów dla poratowania zdrowia. Trzeba było odpoczywających nauczycieli zastąpić. Nie tylko z tego powodu rosną wydatki oświatowe. Różnica między wydanymi środkami a wpływem z subwencji też rośnie. Teraz to około 85 milionów złotych ale wiele udało się zrobić w oświacie. Było dużo inwestycji. Pandemia sprawiła, że pojawiły się też nowe potrzeby. Do szkół trafiło około 800 laptopów i tabletów w dużej mierze dzięki wsparciu funduszy rządowych. Niestety nie udało się poprawić wyników egzaminów. Bardzo spadła liczba wydarzeń kulturalnych. Najważniejsze wydarzenia to 300-lecie miasta czy otwarcie starej łaźni, wizyta szwoleżerów. Festiwal archeologiczny wyliczał prezydent Rankiewicz. W 2020 roku spadły wydatki na kulturę z wiadomych względów. Między innymi nie odbył się Suwałki Blues Festival. Mimo braku publiczności na stadionach i halach, znakomicie spisali się sportowcy. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo publiczne, Suwałki w ocenie prezydenta są miastem bezpiecznym. Bezpieczeństwo zdrowotne. Rozchwiała pandemia. Miesiąc po pojawieniu się koronawirusa w Polsce pojawił się on w suwałkach. Łącznie w 2020 roku zachorowało blisko 2,5 tysiąca osób. Na szczęście, pandemia nie dotknęła miejsc pracy, pensji, a pracownicy przeszli przez ten trudny czas stosunkowo bezpiecznie. Choć, jeśli chodzi o wysokość wynagrodzeń, wciąż mieszkańcy zarabiają mało. Średnia pensja. Poniżej 83% poziomu średniej krajowej. Pewnie to powód tego, że młodzi ludzie szukają swej drogi życiowej poza naszym miastem. W miejskiej komunikacji mieliśmy prawdziwe trzęsienie ziemi, ale w prywatnych środkach transportu ciągły wzrost. W wydatkach inwestycyjnych musieliśmy zwolnić, co było zaplanowane w naszym budżecie, mówił Rankiewicz. Spadek nastąpił z ponad 150 milionów. W 2019 roku do nieco ponad 71 milionów w 2020. Wskaźnik zadłużenia miasta wzrósł natomiast o 2,6%. Ten rok był trudny, bardzo trudny. Wielu mieszkańców, przedsiębiorców, samorządowców pracowało nad neutralizacją skutków pandemii. Dzięki nim ich profesjonalizmowi, twardemu charakterowi i determinacji miasto rozwijało się nadal. Bardzo za to dziękuję i poddaję się pod ocenę Wysokiej Rady, zakończył swój referat Czesław Frankiewicz. Opinie wszystkich komisji były pozytywne, choć ich członkowie nie wypowiadali się jednogłośnie. W chwili zamknięcia wydania rozpoczynała się dyskusja radnych nad raportem.